rozpatrujecie w miarę możliwości i tak jak decydujecie, ewakuujecie, strefujecie pacjenta, robicie całą urazówkę i tak dalej, i tak dalej. Przekładacie się na nosze, wkładacie do karetki i ćwiczenia się dopiero w momencie zakończą w momencie, jak odjedziecie z tego miejsca. Korzystać z opatrunków nie na osobistych, czyli tak jak wy macie swoje pokety i tak dalej, tylko tak jak była mowa, swoje są dla nikogo więcej. Dzisiejsze szkolenie jest wspólną inicjatywą dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu, komendanta Wojskowego Policji w Poznaniu oraz komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim. Jako służby mundurowe, które współpracują terytorialnie, nasz zakres działań się tutaj pokrywa, organizujemy cyklicznie szkolenia, w ramach których wymieniamy się swoją wiedzą, doświadczeniem, ale również pewne działania przenikają się w poszczególne służby, na przykład policja, Straż Graniczna dokonuje zatrzymań przestępców, w tym również tych najgroźniejszych. Następnie ci przestępcy trafiają do zakładów karnych, do aresztów śledczych, więc tutaj się pojawia rola służby więziennej, bo pracujemy później z takimi osobami na co dzień. W ramach swoich obowiązków służbowych również dokonujemy konwojowania takich osób, przestępców najgroźniejszych, więc musimy mieć odpowiednich ludzi, odpowiednie przeszkolenie, odpowiedni sprzęt, aby takie czynności wykonywać. W dniu dzisiejszym również należy podkreślić, że tak naprawdę służba więzienna posiada grupę interwencyjną służby więziennej. To są jakby najlepiej wyszkoleni funkcjonariusze, którzy na co dzień trenują, doskonalą swoje umiejętności. Straż Graniczna posiada Wydział Zabezpieczeń Działań, policja posiada pododdziały antyterrorystyczne, więc tak naprawdę to są jednostki specjalistyczne, które są odpowiednio przygotowane do wykonywania takich zadań najtrudniejszych, najcięższych, no i my się razem z nimi szkolimy, także wymieniamy się swoimi doświadczeniami, wymieniamy się swoją wiedzą, ale również działaniami operacyjnymi i również w sytuacjach kryzysowych razem współpracujemy. No przede wszystkim doskonalimy umiejętności posługiwania się bronią, strzelania w pomieszczeniach, wchodzenia do pomieszczeń, no bo bardzo często działania, które podejmujemy związane z poszukiwaniem, zatrzymywaniem osób, no kończą się tak, że musimy wejść do budynku, do konkretnego pomieszczenia, biorąc pod uwagę fakt, że szukamy najgroźniejszych przestępców, liczymy się zawsze z najgorszym. No najsłynniejsze zatrzymania nasze w ostatnim czasie to na pewno Kajetan P., Arkadiusz EU, czyli te zatrzymania sprzed paru miesięcy, z zeszłego roku. Nie tak dawno temu zatrzymywaliśmy też Tomasza S. za tego złodzieja, który ukradł Mercedesa z trumnami w Niemczech. Tam akurat musieliśmy po niego udać się do Szwecji, też bardzo ciekawe doświadczenie. No, inne sprawy może nie są tak medialne, no bo nie każdy przestępca jest tak medialny i tak jest nagłaśniany, ale realizując około 40 zatrzymań rocznie, zawsze znajdują się takie rodzynki, które albo sprawiają nam najwięcej trudności, albo ze względu na charakter przestępstw, które popełniali, byli warci naszego zainteresowania.